Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online i zapraszam was na kolejny odcinek z Pawłem. Dzień dobry, dzień dobry. Ja przyjechałem tu moją fantastyczną ciężarówką, chciałem ci pokazać. Ale... na pacę mam motocykl. Nie rzuca się w oczy w ogóle. Nie, nie wcale. Od razu myślę, że z Plants vs. Zombies, wiesz? Bo tam też była taka roślinka, która miała takie kolory. Ty właśnie, musimy w to zagrać kiedyś. Oczywiście, że tak. Dobra, dobrze, no, teraz... dzisiaj będziemy robili dzikie stunty przy rzuciu tego nowego motocykla, który ma skrzydła. I ma oczywiście silnik rakietowy, ale najpierw trzeba silnikować ten pojazd. On jest zajebisty. Kurczę, dopiero co go kupiłem i już się bardzo cieszę. To jest jeden z najfajniejszych pojazdów, jakie można chyba kupić w tej aktualizacji. No, no i BWP też jest bardzo fajne, z tego co testowaliśmy na ostatnich odcinkach. Tak, oczywiście, że tak. Czekaj, blok silnika, silnik... Ej, lepszy jakiś silnik tu jest. Ładniejszy. Co tam można ulepszać? Są jakieś standardowe ulepszenia? Chyba nie ma tam żadnych spoilerów. Ani jest blok silnika do zmiany. Tak. No. O, zaraz zobaczę. Owiewki ja możesz zmienić. O. Za 7000. Przednie błotniki. Dobra. Za dużo. Okej, okay. Zbiornik paliwa. Ja tu z tyłu mam swoje ukryte, swoje motorzysko. Nie, to zwykłe chcę. Oznaczę. I można zmienić kolory całkowicie, czekaj. Ale mój jest ładny, mi się podoba ten chromowany z czerwonym jakimś takim dziwnym. To sprayowany kamuflaż może zrobić na przykład. Ej, nie, są lepsze kamuflaże. O, ja nie mogę tego pojazdu modyfikować, bo muszę to w centrum mobilnym, ale jaja. Muszę kupić sobie ulepszenie do centrum mobilnego. A nie, możesz modyfikować? Musisz tylko w centrum? No nie, Los Santos Customs nie mogę. Bez sensu. Ale jaja. No? Słabe usze. Czekaj. Nie wiem, który wybrać, czekaj. Piaskownica z lat 90. Nie będzie. To milion kosztuje. O, damn. No dobra, trudno. Kolejny błotnik. Milion. Masakra. Poszło. Ale to kosztowne jest. Renowacja twojego zakończona się sukcesem. Okej. Okay. Zaraz będę mógł modyfikować. Czekaj. No, się wybijaj. Ja myślałem, że to w Los Santos Customs się modyfikuje. Teraz już będę miał tutaj modyfikację. I BWP pewnie też tutaj w środku. No, może tak być. Dobra. Jest trochę tych różnych rzeczy. Dobra. Ja sobie tylko pancerz kupię. Zobaczę, jakie są... Ja nawet siedzenie można zmodyfikować. O, ale fajnie. Ulepszenia. Elegancko. Owiewki. Ja to trochę pozmieniam, żeby było szybsze. Nie, jest trochę tych opcji. Jest bardzo dużo opcji tutaj tuningu. Rakiety można zrobić, to za 180 tysięcy. To jest konkretna sprawa. Oznaczenie? Wow. Czekaj. Jak to wygląda? Kółka można zmienić też, ale wezmę sobie te standardowe, znaczy takie w miarę standardowe. To najładniejsze. Tylne błotniki, jest tego trochę. No, a te tylne błotniki okropnie wyglądają. Koła, projekty. Chromowany cały. Ulepszenia. Kuloodporne opony, to będzie najbardziej ważne w tym momencie. Ja wiem. Oczywiście, że tak. Potrzebne? Czekaj, czy tu jest... O, jest cukierkowa czerwień. Minimalistyczne siodło. O. Dobra, udało mi się. A, zrobiłem. Ale wygląda genialnie teraz. Ten motocykl... Rakiety. Ej, ja już mogę kupić rakiety. Tak? O, widzisz. No, bo mi się odblokowały wcześniej. Kupię sobie, zobaczymy jak to elegancko działa. Przestuję na tobie. Ale ten motocykl jest po prostu genialny, słuchajcie. Skrzydełka się... rozbijają się skrzydełka. I można na nim później za chwilę polatać. Dobra, jadę do ciebie. To jest najlepsze, co może sobie być. Oczywiście, że tak. Tutaj jest sporo miejsca do latania. Opuszczamy. Ej, co to? Czekaj, czekaj, to nie pasuje. Co to? Jak te rakiety? Aha, ja już nie mam tego karabinu, ja mam tylko te rakiety. No, teraz masz tylko włącznie rakiety. Jak to wygląda? Masakra, ale... O, ty idziemy, wyjeżdżasz przy twarz. Dobra, zaraz zobaczycie, jak to fruwa. W ogóle można tym fruwać bez odpalania rakiety, nie? Chyba. Tak, tak. Wystarczy rozłożyć skrzydełka. Już cię namierzyło. Aaaa! Już się potknąłem! Wyłączam to namierzanie, bo się będę bał. A nie wiem, to tego się nie wyłącza, że po prostu namierza. No. Tak? Tabulator kliknij. Tabulator kliknij. O, okej. Jest, no. Dobre. Dobra, okej, no to gdzieś musimy polecieć. Chromowany wziąłeś cały, ładnie. Ja wziąłem sobie taki piaskowy. To co, lecimy dawaj na galerię, no to czy co? Trzy... Tak wiesz, 3-4 i na maksa do góry, okej? Okay? I do góry na mocno, na full, trzy, tak? No.
No, zrobił takie fajne ujęcie na miniaturkę. Dobra, no. Czekaj, uważaj, że niech ten przejedzie tutaj, głupek. Przestań cofać cały czas! To ty zauważaj się równo. Ja równo. No dobra, okej, już? 3, 4. Wow, fajnie wyszło. Ja stary, to możesz latać i latać. No tak, tylko, i zwłaszcza nad górami się fajnie lata. Musimy tam pojechać koniecznie. Silnik poprzez jazdę. To jest słabe. No nie, niekoniecznie, tak. Niekoniecznie. Wystarczy dotknąć czegokolwiek kołami, wiesz? Dwoma kołami. Na przykład możesz pionowo jechać po budynku do góry i już ci się będzie ładowało. Chcesz to sprawdzić? Chodź, pojedziemy na Maze Bank. Dobra, to nie jest takie proste, bo trzeba się odbijać tak od jednego budynku do drugiego, wiesz? Ale patrz, mi się już zaczyna ładować. O, i mogę sobie drugi raz. Ładnie wylądował. Dobrze, czekaj, gdzieś tu mamy budynek, taki prosty budynek, żeby był. Bezpieczny moduł. O, FBI, spoko, lubię FBI. Jest, udało mi się wylądować. Teraz na Maze Bank. O kurde. Spadochron! Gdzie ty tam jesteś? Nie ma. Wiesz co, budynek FBI mnie zabił. Niestety zdarza się. Mnie też na początku zabijały budynki. Okej, dobra. Idę po motocykl. Zabijały budynki. O, jest na dole. Dobrze, że opancerzenie dam mocniejsze na 100%, bo wtedy przynajmniej wiesz, może... Łooo, świetnie, ma spadochronu! A się odbiłem tak od budynku, że... O, oh my god, o, nie jest spadochron, dobrze. Czekaj, musimy tam skoczyć jak najwyżej, ja proponuję. O, i o, koniec. Boże! To jest trudne, tam jest miejsce na rozbęd. Nie, jest trudne, jest naprawdę trudno tym motocyklem. Nie jest to taka łatwa sprawa. Czekaj, tu gdzieś wejść. Stój! Nie, czekaj, auto potrzebuje jakieś. Auty muszę wjechać na górę chyba. W pobliżu jest. O, Sabre, może być. Nie, to nie jest Sabre, a to jest Sabre, dobrze. Proszę o auto. Muszę wjechać na górę, przepraszam. Nie moja wina. O, dobra. Okej, okay, jedziemy w takim razie. Gdzie tam jedziesz? No, jadę po motocykl, bo został u góry przez FBI. Tak niefortunnie zaparkowany, że tak powiem. O. Gdzieś tutaj jest. W sumie to ja też bym mógł śmigłowiec wziąć i ten... Dobra, ja biorę sobie śmigłowiec w takim razie. Czemu śmigłowiec bierzesz? Jaki śmigłowiec? Czemu to mówisz? Żeby tam podlecieć do niego, bo mi na szczycie budynku został. A nie możesz go zamówić po prostu z mechanika? On ci ściągnie. Mogę, ale tak jest fajniej. Jest śmieszniej, nie? Ciekawe jak te rakiety działają, będę musiał przetestować kiedyś. Czekaj, muszę spróbować tu wskoczyć, może mi się uda. Okej. Okay. O Boże! O wszystko się zahaczam, nawet o latarnię. To jest straszne. No, ja właśnie się zahaczyłem tak o też latarnię, śmiesznie. Jest przerażające. Czekaj, muszę więcej... Ciekawy ten motocykl jest, bardzo szybko można się nim przemieszczać. Aha, ja bym proponował czekaj, gdzieś tam nad górami polatać, zwinąć, coś. I się pewnie zastanawiałeś, co jest, nie? Ej, za daleko, nie przeleciałem budynek cały teraz. Świetnie. O shit. Leć. No nie, bez jaj. Gdzie on jest? Ej, wiem, już chyba trzeba będzie chować te skrzydła po prostu przy lądowaniu. Tak. Jak będziesz chciał gdzieś spaść, to skrzydła trzeba schować. Dzięki! No. Nie ma sprawy. Ej, spoko, to będzie mega stunterskie, muszę ci powiedzieć, kurczę. Tak. W twoim stylu dodatku. No. A już no wiem, jak się... Dobra, opanowałem! Nauczyłem się. Dobrze, teraz... Gdzie jesteś? Czekaj, no. Czekaj, ja spróbuję do ciebie dolecieć, okej? Okay? Poczekaj tą chwilę. Nie! Gdzie ty jesteś? Nie. Na FAB jesteś? Nie jestem na FAB. Jestem tutaj, tutaj niżej. Aha. Puściłbym ci flarę, ale nie mogę. Jestem ograniczony. Jak leci. O, mam cię. Znowu człowiek na mierzanie, tylko nie kliknij prawego przypadkiem. To. Czekaj, bo poleciałem od Jezu, tak, strony. Ej, cheater na sesji, patrzcie. No, bez kitu. Okej, będę mógł zawrócić. O nie! Dziwnie się tym skręca, nie? Trochę. Widziałem jak tam lecisz, już cię namierzało. O rany, czekaj, ja sobie wyląduję tu gdzieś niżej. O, widzę jak to wygląda. Jak o jakaś Boże, taka, z daleka to się. Jakaś taka, nie wiem, pszczoła jakby. Latająca pszczoła. No coś ten deseń, no. Nie ukrywajmy. Dziwne, latająca pszczoła, kurde. Co za akcja.
Czekaj, to tutaj o, tu teraz... jest jakiś budynek. Na ten budynek mogę wskoczyć. Weź tam, panie, jedź pan. Ło, shit, a łatwo się rozbić. A! Pff. Hamuj! O nie. Leć dalej, leć dalej! O kurde. Zabiłem się. No, co mnie tak daleko? Z wysokości mnie zabiło. Beznadziejna sytuacja. Gdzie jest? Gdzie jest mój motocykl? Najlepiej, najgorsze jest, jak się o coś zahaczysz, no, nie? Tak lecisz, lecisz i tak... Nie wiadomo, w którym momencie i się zahaczasz. Nie, jest elegancja, ale podoba mi się. To będzie naprawdę epickie, mogą być epickie dzikie stunty. Trzeba tylko się nauczyć prowadzić ten pojazd. I będzie z tego... Latać nim raczej. Co? Prowadzić to jedno, ale latać. Latać, tak. Prowadzić nim. To potrafię, ale najgorzej jest z lataniem. Siema. Nie wiedziałem, jak zahamować. Na znaku najlepiej, nie? Ej, czekaj, może tam tak. Dolecę, czekaj. No weź autobus, teraz mi tu stanął, weź chłopie. Jezus. Kurde, co jest? Za każdym razem jak wsiadam, to się rakiety tak, zmieniają na, tak. Na prowadzenie. Musisz to zmienić, kupić sobie jednak działka. Paweł, gonię cię. O, jak ty mnie to poleciałeś? Ja tak samo. Pod ochron! Dobra, nieważne. Okej, nieważne. Dobra, ale fajnie można polatać. Czekaj, na Maze Bank może wskoczymy. Próbujemy na Maze Bank? Ja spróbuję. Ja cały czas to próbuję zrobić. Czekaj, no, to spróbujmy. Spróbujmy, no aha, bo ty od tego budynku próbowałeś, no dobra, ja spróbujmy od tego właśnie budynku. Tylko z budynku na budynek, no właśnie nie wiesz, da. Pomalutko, pomalutko. Wiesz co, jest taki sposób, żeby właśnie od budynku, czekaj, od jednego budynku do drugiego się odbijać. Nie mogę cię podrzucić, bo to chyba jedna osobówka jest. Nie, ale patrzę, bo za dużo motocykli tu lata już. Widzisz, że ktoś, jakiś inny gracz się pojawił, chyba ktoś z widzów. No. Tutaj chyba jest. Czekaj, spróbujmy. No. Bo wiesz, możesz jechać też po ścianie i od ściany jak się odbijesz, to też ci się będzie dopalacz ładował. A tutaj ten dopalacz szybko się dosyć ładuje. No nie źle, patrz, nie Paweł, źle. W ten sposób. Przepraszam, ale to było takie śmieszne. Patrz, Paweł, a to było tak. Patrz, Paweł, w ten sposób. Cię odbiło, jak normalnie, jak ziemniaka cię odbiło. Dzięki. Gdzie, jak to wygląda w ogóle z daleka? O man. Gdzie ty jesteś? Na górze? No. Wjechałem, aha, to jestem na górze, chyba. Jestem na górze już. Udało mi się. Okej. Tylko tak troszeczkę krzywo, wiesz, ale nie, dobrze jest. Czekaj, jestem tu wyżej. I teraz mogę wlecieć na kolejny wyższy budynek. To próbuj, nie wiem tylko który jeszcze. Kici kibicuje. Kici kibicuje? Ja ci kici bubuję. To ja spróbuję tutaj. Odpal skrzydełka. Ja ci bubuję. O, skrzydełka cały czas zapominam, wiesz? Lipa. Trzeba będzie po budynku wjechać. Co? Trzeba będzie po budynku wjechać. Spadłeś? Dotknąłem, ale... Ach, dotknąłem budynku, ładnie. Z budynku na budynek można, faktycznie. No, można właśnie. Tylko trzeba kołami dotknąć, no. Nie? Tak pionowo. Okej, okay, i dotknąłem. Trzeba się nauczyć, kiedy to jest... To jest ciężka sprawa, naprawdę nie jest takie proste. Czekaj, gdzie, czy to jest, no jest mój motocykl tutaj? Jest. Tak. O nie, jest... No kurde, na budynku. O nie, spadochron, szybko! Ty, ale zakaż... Ja? O nie, sakra, to jest... Trudne jest, naprawdę. Ale wiesz, gdzie dawaj fajnie się lata? Muszę wjechać sobie na górę. Wiesz, gdzie fajnie się lata? Nad tymi górkami tam w Winewood. Nad tymi delikatnymi takimi. Delikatne naprawdę, górki w Winewood, mówisz? Są fajne. Tak, tam jest spoko, bo można nad nimi tak latać bardzo długo. Tam zwłaszcza jak się leci z Winewood, no. I tam w dół w stronę pustyni. W stronę pustyni, dobra. I tam te górki, no. Czekaj, muszę odjechać troszkę od swojego motocykla, gdyż już ponieważ utknął na dachu, nie chcę go ściągać przez pół godziny. Dobrze. Gdzie on jest? Mechanik. Panie mechaniku, potrzebuję motocykla z powrotem. Jezus, ja znowu rozwaliłem. Dobra. Opresor, kompresor. To ty słyszałeś, jak ja cię namierzałem? Tak, za każdym razem mi piszczy. Oho, nieźle. Także nieciekawa sytuacja. O, dobra, jest już. A, dobra. To jest mój, dobra. Nie byłem pewien. To twój. Czekaj, co my tu mamy? Pojedźmy może zniszcz ładunki uzbrojenia, aby zdobyć gotówkę RP. Ciekawe. Nie, tego to nie robimy. Nie robimy. My robimy się dzikie stąty. Dobra, dawaj budynki, w góry tam. W góry. Na budynki? No dobra. Ja myślałem, że tak w góry polecimy. W góry? No. A, że w Bieszczady tak bardziej. Raz w Bieszczady. Raz w Bieszczady, oczywiście.
Oj, oj, oj. O, dobra. Oj, 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 zabrakło mocy. Ach, kurczę. Nie o Boże, się. No to jest normalnie, człowiek się rozbija. Za każdym razem dosłownie gubię zęby na tych ścianach. Ale da się tego nauczyć jakoś. Czekaj, o, tutaj może się uda. Ty cofnij tym. Odpal skrzydełka. Nie, to będzie bardzo trudne. Chyba, że całkowicie w górę faktycznie. I później po prostu tylko, wiesz, pikować w dół. To jest dobry pomysł. No, czekaj, może być. No, zobaczymy. Na momento. Co to było? Czemu ona spadła? The fuck? O nie, dobra, to już zmaściłem teraz. O, dobra, tu jestem. Musiałem teraz... O, już widzę gdzie. Nie, damy radę. Ja tam zaraz będę na banku, zobaczysz. Ja dzisiaj to osiągnę. Okej. Okay. Ja to osiągnę dzisiaj. Jak nie, to nie nazywam się... Lucek. Okej. Okay. Tutaj na górę jakoś będę... Ja też to trochę zmaściłem teraz. Myślałem, że uda mi się dolecieć. Spotkamy się na Maze Banku w takim Dobrze. Razie. Dobrze, okay, spotkamy się na Maze Banku. Trzymam kciuki. Więc chciałem ci powiedzieć, czekaj, odpowiem skrzydło. No. Kurde. Coraz bliżej. A nie, czekaj, ja sobie zwrócę. Nie, to może być. Nie. Tam nie dam rady. Spróbuję jeszcze na budynek IAA. Jestem na budynku jakimś tam, nie wiem. Zaraz będę na IAA. Jejej. No. Wow. Dawaj, jest, udało się. Ciężko jest. Nie, przelecisz! Oż kurde, przeleciałem. Gdzie byłeś już, powiedz. Na IAA praktycznie byłem. Wystarczyło jeden skok i bym był na tym. Rozmawiaj ze mną. I bym był bezpośrednio już na Maze Banku. Kurde. A mi się głupio motocykl zablokował. Z powrotem tutaj. Dawaj. Dobra. Co to za wyścigi? Co, chcesz być pierwszy? Ja ci dam zaraz. Ja będę... No ścigamy się. Ścigać się chcesz? Orzesz ty. Co, ty nie wiesz, że ja się lubię ścigać? Ścigałka na ten, na Maze Banka? Proszę bardzo. No. Dobra. Udało się. Dobra. Próbuję Dobra, dalej. Okej. Okay. Zaraz będę... Wiesz, gdzie jestem? Na FIB już. Ja też byłem. To jest FIB obok? Ja? Tak. No to ja byłem na FIB już. Również, ale niestety. Czekaj, czy mam schowany skrzydła? Tak, muszę otworzyć. Wow. Okej. Czekaj, muszę tu zawrócić. Jest, udało się. Spróbuję na FIB wskoczyć teraz. Bo ja za pierwszym razem przyleciałem, A ja już... Ja już Maze Bank mam w zasięgu, stary. A! Krzywdę sobie zrobiłem. Boże. Dobra, spróbujmy. Jest! What? Nie! Kurwa! Co jest? Ja pierdzie, stary! Jak ci to pokażę na odcinku, to normalnie walniesz. Ja już byłem na Maze Banku i się odbiłem od tego lądowiska, gdzie ty poleciałeś. Nie możesz być pierwszy, kurde. Nie, też nie dolecę. Holender, jasno, ej no. Pionowo w dół spadam. Bez jaj. Nie, tylko nie to. Czekaj, o, tutaj. O nie, zabiłem się! Na budynku. Mój Boże, chciałem grindować ładnie. Jak to lata. I wiesz co, mam ten motocykl na dachu. No to przywołaj go sobie. Mam motocykl na dachu, muszę teraz odsunąć się troszeczkę. Nie, no ciężka sprawa, ale to jest do osiągnięcia, to jest możliwe. To oczywiście, można że to jest zrobić. Możliwe, musimy to dzisiaj zrobić. Oczywiście, że zrobimy. Kwestia czasu. Jeszcze chwila. Ja wiem, czy taka chwila. No, 10 minut i będę na dachu, zobaczysz. Nie znasz Pawełeła. O, czekaj. O, ja też zostawię motocykl na dachu.
ale mam chyba sposób. Kojarzysz ten wieżowiec taki, który jest w remoncie? Tak, z tego wieżowca. Można najpierw spróbować na niego skoczyć, a potem dopiero... Tak, a potem dopiero na Maze Bank. On jest tak najbliżej Maze Banku i z niego będzie łatwo skoczyć na Maze Bank. Ale z kolei na niego skoczyć jest dosyć ciężko, więc trzeba znaleźć taki wieżowiec, jakiś taki pośredni, który jest między... Damy radę. Wysokością między Maze Bankiem a tym. Ja już prawie też tam byłem, tylko kurczę. No, tak w pewnym momencie już myślisz, że jesteś? A jednak a nie tu... do końca. Nie, jednak dupa zbita. A, czekaj. O, a tutaj z mobilnego centrum operacyjnego można sobie oddzielnie sprowadzić pojazd, wiesz? Tak? O. No, masz sprowadzanie pojazdu osobistego i sprowadzanie pojazdu z mobilnego centrum. No dobra. Dobra, nieważne. O Boże, za mały rozpęd. Uderzyłem głową o krawędź jakiegoś dużego metalowego czegoś. Dobra. I mój motocykl się już dymi, ale nie, dobra, spoko, jest, żyje. To dawaj, ja próbuję najpierw na ten, nie? Na ten, co jest w budowie. O, szlak. Dobra, przeżyłem. Myślałem, że znowu będę miał na tym, na szczycie. Okej. Okay. Dobra, okej. Okay. Ups. Życie na szczycie. No nie dobra, mogę! Trzymaj kciuki. Kto teraz? Kto tu wybudował ścianę na dachu? Boże. Co jest grane z tym? Znowu muszę zamówić ten. Nie wiem, czy mogę zamówić tak szybko. Nie, muszę poczekać 2 minuty. Jeszcze tak blisko jestem. Nie, nie mogę. Czekaj, to jest auto szukane? Chyba pewnie tak. Simon, chcesz to auto? Mam nadzieję, że nie. Nie, nie chcę. Co to było? Okay. Spoko. Ciężka bestia normalnie. Ja pierdziu. Stary, jakie tu akcje są. Konkretnie. No, z tym motocyklem. Okej, okay, przeżyłem. Jezu, za 3 minuty mogę go dopiero zamówić. Czujesz temat? Dobra, wiesz co, ja proponuję się nauczyć troszeczkę lepiej tym motocyklem stuntować i następnym razem tak, najwyżej spróbujemy jeszcze raz. Musimy się troszkę poduczyć i wskoczymy w końcu na Maze Bank. Tak. Tak jest. Dokładnie. Ale jest to możliwe, tylko trzeba dokładnie opanować, kiedy lądować, kiedy nie lądować. Tak. Ewentualnie jakąś taką trasę, wiesz, po budynkach, po których budynkach najlepiej. No dobra, okay. To dziękujemy wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Tak, ocencie motocykl opresora, czy wam się podoba, czy nie. Idealnie do stuntowania motocykl, nowy najlepszy. Mój w chromie motocykl fantastyczny. Tak, no, trzymajcie się, Chaos.